Także proszę Państwa, Warszawa, Stadion Narodowy, Warszawa ma słabą teraz komunikację, fatalną wręcz, no, fatalną. Także Państwo zobaczą, Pałac Kultury Stalina i Lenina, Warszawa, Ronda de Gaulle, Palma. Państwo zobaczą, stara wiara, kurwa ma dziadowo pierdolona. Czyli Warszawa pełną gębą, Sogo. Proszę Państwa, Muzeum Narodowe. Ostatnia wystawa Olgi Boznańskiej, bardzo ciekawa. Ostatnia wystawa, bardzo fajna. No, także no nie ma co tu narzekać. Tam Państwo widzą Stadion Narodowy, tu Państwo widzą jeszcze raz Sogo, tych wszystkich dziadów. Poczekaj, Robert ma zobaczyć. Tych wszystkich dziadów i tych wszystkich żebraków bym wysłała do tej dyskoteki, żeby im się przewietrzyło w mózgu. Ten Brown w telewizji niezależnej to nawet wyzywa, proszę Państwa, Komorowski, Kopacz od łachudrów, proszę Państwa, no bo oni nie służą Polsce. Jeżeli oni sprzedają kopalnie, sprzedają Ursus, ziemię, pola łąki, że dziad katolicki po prostu na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem jest wściekły w ramach tej swojej starej wiary papieskiej, to jak tu musi w Polsce być źle im? To znaczy mi dobrze, bo wiecie Państwo, ja czekam na Królestwo Boże, a tutaj ta stara wiara, papież, Biblii nie znają, znać nie będą, nie zapewni im Królestwa Bożego. Cepka. Jeździ do Falenic. Ja nawet tam kiedyś dałam koncert. Jak Lasota była. Lasota, proszę Państwa, uciekła na Litwę. Przez Anglo-Amerykę. Białystok. Stąd z katolickiej Polski. A dlaczego? No bo Lasota musiałaby się kłócić cały czas, tak jak ten Filip, proszę Państwa, z Rysią w Galerii Katolickiej Apteka Sztuki, która to Galeria Apteka Sztuki, katolicka apteka.
tego sztuki jest sponsorowana głównie przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, u której dzisiaj w ratuszu o godzinie 17, 5 dzisiaj tak, jutro 6 maja 2015 nie było nic, czyli że był taki wernisaż. Ja przyszłam 15 po 5 i już było po wernisażu, czyli że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest dziadową i nie postawiła ani wody, ani soku, ani nic. Tam już nie mówiąc o winie. To więc jak ja dzisiaj do ratusza przyjechałam zdenerwowana 171, że się spóźnię, że to, że tamto. No to w galerii u Hanny Gronkiewicz-Waltz dzisiaj, jeśli był 4 maja, to dzisiaj 5.